Dzisiaj moi kochani wracamy myślami do zakupu samochodu nowego. Ach, jakie to są przyjemne momenty, jak już sobie go skonfigurujemy, jak już na niego... Poczekamy, jak wreszcie ten cały okres produkcyjny na mini po jakichś 5 sześciu, 8, dziesięciu, czasami 20 miesiącach odbieramy ten samochód w salonie, jakie to są fantastyczne chwile, co? Ale tak naprawdę to jest dopiero początek przygody, bo na tym wydatki się nie kończą, tylko zaczynają. Pamiętajmy o ubezpieczeniu. Dzisiaj ciąg dalszy tych wszystkich formalności, które z perspektywy nas kierowców wydają się, a dobra, takie biurokratyczne, nudnawe, ale pamiętajcie, że to są niezwykle ważne rzeczy, jak się nic. Nie dzieje to jest dobrze. Gorzej, jak się coś zadzieje, to wtedy zaczynają się schody. A zatem, jeżeli chcemy wyjechać w ogóle samochodem nowym z salonu, mamy obowiązek nawiązania umowy ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie OC nie może być podpisane nawet dzień później, nawet doby później, nawet kilkanaście godzin później, niż nastąpiła rejestracja samochodu. Czyli w momencie rejestracji musimy podpisać umowę ubezpieczenia OC i nie wyjedziemy z salonu nie okazawszy takiej umowy tym, którzy ten samochód nam sprzedają. Ale oczywiście, jak kupujemy sobie piękny, nowy, wymuskany, obojętnie czy to jest małe autko segmentu A czy B, czy jest to piękna limuzyna, czy jest to wielki, okazały SUV, to Musimy to ubezpieczenie mieć i musimy tym wszystkim formalnościom sprostać. I teraz tak. Oczywiście te kwoty mogą się różnicować, ale jak mamy nowy samochód, piękny, wymuskany, wyczekany, to raczej nie kupujemy samego ubezpieczenia OC, tylko rozszerzamy ten pakiet o ubezpieczenia dodatkowe. Może to być OC plus NW, może, można do tego jeszcze dorzucić assistance. No i można i chyba w tym wypadku, w wypadku nowego samochodu, warto dorzucić też ubezpieczenie auto-kasko. Ceny kształtują się bardzo różnorako. Weźmy najpierw pod lupę ubezpieczenie OC. Są na przykład trzy najbardziej popularne samochody rejestrowane jako nowe w Polsce. Jest to Toyota Yaris. Dwa, dobra, trzech nie będę zgłębiał. Dwa, Toyota Yaris i Dacia Duster. To są dwa najpopularniejsze samochody kupowane w Polsce. I wyobraźcie sobie, że ubezpieczenie OC dla kierowcy, który ma 20 lat, jak ten, co siedzi tu, wy go nie widzicie, ale ja go widzę, będzie kosztowało w granicach 1100-1200 zł, a ubezpieczenie dla takiego dżentelmena, który od ćwierć wieku w miarę bezwypadkowo jeździ samochodem, będzie kosztowało za to samo auto około 500 zł. Także to jest ponad dwukrotność. Takie różnice mamy dzisiaj podczas nawiązywania umów tego obowiązkowego ubezpieczenia. Także zwróćcie uwagę na to, czy... Jakie zniżki wam się należą, jakie zniżki wam się nie należą i zwróćcie uwagę na to, że osobnik młody, kupujący sobie nowy, piękny, wymuskany samochód, będzie za to ubezpieczenie płacił sporo więcej niż kierowca doświadczony. Oczywiście, jeżeli jesteśmy osobą fizyczną, kupujemy samochód nowy, mamy pełną dowolność czy Wybierzemy opcję ubezpieczeń dodatkowych, czy też nie? Czy będziemy chcieli skorzystać z tak zwanego pakietu dealerskiego, czy też będziemy chcieli indywidualnie pochodzić albo poszperać po towarzystwach ubezpieczeniowych i wybrać sobie taką ofertę, która dla nas będzie najkorzystniejsza, najlepsza, co nie musi zawsze oznaczać najtańsza. Wtedy my wybieramy. Inaczej jest, jeśli bierzemy pojazd w tak zwanym finansowaniu, czyli na przykład w leasingu. Wtedy pamiętajcie, że to nie ja. Jestem właścicielem tego pojazdu, tylko jestem użytkownikiem. Właścicielem jest firma, która ten samochód będzie dla nas finansowała. My podpisujemy tylko tak zwane upoważnienie do prowadzenia tego pojazdu, i przez czas trwania umowy leasingowej jesteśmy jego użytkownikiem. W tym wypadku właściwie nie mamy opcji takiej, żeby samodzielnie wybierać sobie ubezpieczenia. Ani jeżeli chodzi o zakres, ani jeżeli chodzi o towarzystwo. Wtedy firma leasingowa, jakby w naszym imieniu, czyli w swoim tak naprawdę, zawiera umowę pełnego ubezpieczenia tego samochodu. I to jest właśnie klucz całej sytuacji. Nie można wtedy zapłacić tylko OC. Jeżeli auto jest w leasingu, musi być w 100% ubezpieczone. Dlaczego? Dlatego, żeby, żeby zabezpieczyć obie strony umowy. Zarówno firma leasingująca, finansująca ma wtedy tak zwany święty spokój, że ten, co na rozrabia, to będzie jakieś tam pokrycie y, strat ewentualnych w samochodzie w tym ubezpieczeniu miał. Natomiast użytkownik będzie wiedział, że firma leasingowa nie puści go z torbami, jeśli na przykład zroluje gdzieś tam w rowie, przedachuje ten samochód. No i będzie to y, z jego winy. To wtedy to ubezpieczenie AC może okazać się bardzo pomocne. Pamiętajcie, że umowa jakby zobowiązuje, ale też daje pewne gwarancje obydwu stronom, że umowa nigdy nie może być jednostronna, tylko zawsze jedna strona chce mieć święty spokój i druga strona nie chce mieć święty spokój. To są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, bo. Mm, te ceny ubezpieczeń i w poszczególnych towarzystwach, ale i w sposobie podpisywania umowy mogą się znacznie różnić. I teraz wyobraźcie sobie, że żyjemy w takich czasach, że tak zwany klient indywidualny, który idzie do ubezpieczalni i mówi: Ja sobie kupiłem teraz piękny nowy samochód, chciałbym go ubezpieczyć, dostanie w znakomitej większości wypadków wyższe stawki niż gdyby wziął to auto w finansowaniu i Towarzystwo Leasingowe przyszłoby, dobra, Towarzystwo rejestrujemy 1568 samochód w tym tygodniu, to dajcie nam jakieś dobre warunki, prawda? Oni mają dużo lepsze ceny w tych ubezpieczaniach, ale z drugiej strony my jesteśmy skazani na tę ofertę, którą my musimy opłacić, a w naszym imieniu załatwia Towarzystwo Leasingowe. Skomplikowane, ale nie aż tak, jakby się wydawało. Także Taki przykład, no mój samochód teraz, ten sportowy, hybrydowy, kończył 3 lata, był w leasingu i płaciłem za niego, a w granicach tam 8,5 tysiąca, pełne ubezpieczenie wtedy, kiedy był w leasingu. 8,5 tysiąca za rok. Wykupiłem go z tego leasingu i ja, mający wszystkie zniżki możliwe, za ubezpieczenie w czwartym roku jego eksploatacji, już jako właściciel, zapłaciłem ponad 13 tysięcy złotych. Autost zestarzało się o rok. Straciło na wartości. Ale, jako indywidualny klient towarzystw ubezpieczeniowych, niestety jestem skazany na tzw. cenę rynkową, bez rabatów, które sobie. Są w stanie wypracować i uzyskać towarzystwa leasingowe. Także przyjrzyjcie się temu bardzo dokładnie, bo zawiłości jest bardzo wiele i mówi się, że dzisiaj, dzisiaj znowu zaczynają samochody ginąć nam, niestety. Zwróćcie też uwagę na utratę wartości samochodu: że jeżeli podpisujecie umowę ubezpieczeniową na rok, a auto jest fabrycznie nowe zapłaciliście za nie nie mało pieniędzy, to żeby na przykład jeżeli ukradną wam je w 11. miesiącu eksploatacji, to żeby towarzystwo wypłaciło wam pełną wartość, żebyście mogli jakby w 100% wymienić ten samochód na kolejny nowy, żeby nie brać pod uwagę tej utraty wartości. To kosztuje oczywiście dokupienie eliminacji tej straty wartości tego samochodu, ale myślę, że w to też warto zainwestować. Samochody zaczynają ginąć, nawet samochody elektryczne zaczynają ginąć. Przedwczoraj zadzwonił do mnie znajomy, że ukradli mu półtora Rocznego Nissan'a Lifa elektrycznego. Jakiś czas temu rozmawiałem z człowiekiem, który obsługuje flotę w wielkiej firmie. Ukradli mu Hyundai'a Kone. Też auto elektryczne, mówi, zasięgniemy na 80 km. Nie wiem dokąd oni pojechali. Musieli go wylawetować gdzieś tam z spod domu, ale takie rzeczy się zdarzają. To są bardzo przykre sytuacje i oczywiście nikomu nie życzę, żeby znalazł się w. Takiej chwili, że wychodzi przed dom czy przed blok, patrzy, a jego samochodu nie ma. A przecież tutaj wczoraj parkowałem. To są zatrważające chwile, bo przecież samochodów nie kupujemy tak, jak pralki, tylko kupujemy go i wiążemy się z nim uczuciowo w jakiś sposób. Także mówi się, że zabezpieczać można w nieskończoność, a lepiej po prostu taki samochód ubezpieczyć. Poszukajcie, poszperajcie, wybierzcie opcję, która dla Was będzie dobra. Mam nadzieję, że ten poradnik pomógł Wam i tym, którzy finansują samochody w formie leasingu, i tym, którzy kupują samochody jako osoby indywidualne, korzystajcie z tych opcji, które są, tylko wcześniej oczywiście trzeba się ich nauczyć i trzeba je poznać.